Dzień dobry, w drugim odcinku z Fuerty. Plan na dziś? Zwiedzanie północno-wschodniej części wyspy oraz znalezienie jakiegoś noclegu. Po drodze pewnie plaże i pewnie jakieś miasteczka zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Fuerta to idealne miejsce dla surferów. Zobaczcie, jaki jest kod. Ja tego nie ogarniam, ale surferzy na pewno coś z tego ciekawego wyczytają. Jak możecie zauważyć, tam w oddali śmigają na tych deskach surfingowych. Wokół plaży w Coralejo znajdują się, jak sądzę, domki do wynajęcia z bezpośrednim wejściem na plażę. Zobaczcie, tak to wygląda. Wszędzie, jak daleko patrzymy, są takie właśnie domki. Gdzieś tam hotel też widać. Ja wam jeszcze perspektywę drugiej części. Rzut oka na tą część. No a jak plaża wygląda? No to zobaczcie sami. To białe coś to są takie drobne kamyczki. Czekajcie, ja wam przybliżę. O! Tak to wygląda. No i są jakieś skały, jakieś drobne kamyczki. Myślę, że to też w zależności od przypływu bądź też odpływu wyłaniają się te kamienie. Dajcie mi znać, co to jest za sprzęt. Niby deska surfingowa, a to ma jakiś z dołu ster. Dosłownie 2 minuty samochodem od Coralejo, od miasta, znajduje się ogromna plaża. Zobaczcie, jakbyście byli na pustyni. A nade mną? A nade mną? Skrzydło? Do serwowania? Do kitesurfingu? Chyba tak to się nazywa. Jeżeli nie, to mnie poprawcie. A jak wygląda morze tutaj? No to zobaczcie sami. Będąc na Fuercie, nie zapomniałem również o gastronomii. Usiadłem w restauracji, w której jest dosyć dużo, moim zdaniem, lokalsów, bo wtedy jest szansa na dobre jedzenie. I kilka ujęć wam zrobię, jak gastronomia taka lokalna wygląda tuż nieopodal portu, w stolicy Fuerty.
Zobaczcie sami. Ciekawe, co panu kelnerowi brakło, bo wybiegał stąd. Także albo na kuchni coś brakło, wiecie, jak to w gastronomii jest. I wchodzi nam jedzonko. O. Thank you. Puerto del Rosario, nieopodal portu, a restauracja nazywa się Los Paragrilos. Los Paragrilos. No to jeżeli jecie, to smacznego wam życzę. Jeżdżę tym wypożyczonym samochodem, to gdzie mogę parkować? W zasadzie prócz Puerto del Rosario, czyli w stolicy, wszędzie możesz parkować bez opłat. Ale w stolicy, to zobaczcie, wygląda to tak. Są oznaczone liniami miejsca postojowe i teraz ważny jest kolor tych miejsc wyznaczonych, kolor tych linii. Niebieskie linie trzeba płacić i zobaczcie, jest parkomat. Pojawiają się też, zobaczymy jeszcze, czekajcie, zobaczymy, można kartą płacić? Można, jest zbliżeniowo, ok. Można kartą płacić, więc już wam to tłumaczę. Niebieskie i zielone oznaczenia to są parkingi płatne. Trzeba gdzieś obczaić parkomat, no i zapłacić w danej strefie. Żółte to jest zakaz parkowania, a białe to są miejsca parkingowe za darmo. Tyle, jeżeli chodzi o rozkminianie miejsc parkingowych. Zobaczcie, jesteśmy w zasadzie przy plaży i jest usytuowany tutaj parking. Na takim parkingu nie ma opłat. Takie parkingi są za darmo. I nawet miejsca parkingowe są dostępne. A tu już przechodzicie na plażę. No w tej miejscowości jest bardzo ładna plaża, ale słyszycie, że jest ścieżka podejścia do lądowania, a już wam pokażę, jak to wygląda. Kolejną niewątpliwie urokliwą plażą to Costa Calma, a i miasto też się tak nazywa Costa Calma. Czy wam się podoba? Napiszcie mi w komentarzach, która z tych plaż jest najładniejsza, ale jeszcze jedną plażę będziemy odwiedzać i to chyba będzie numer jeden. Na ten moment Costa Calma wygląda tak.
jak ogarnąć sobie noclegi na Fuercie. Ja szedłem tym sposobem, że popatrzyłem na Bookingu, jakie są ceny i uznałem, że jak przyjadę, pojadę do hotelu i może będzie taniej. No otóż, słuchajcie, nie. I tak w poprzednim hotelu jak byłem, i tak musiałem rezerwować przez Booking, ponieważ pani na recepcji powiedziała, że oni tak z ulicy nie rezerwują, w cudzysłowie w ulicy. Sorry. Trzeba poprzez Booking. I ja tam na miejscu, na recepcji bukowałem pokój. Nawet pani mówi, to wejdź sobie przez stronę internetową, hotelową, do rezerwacji. Wszedłem i była ta sama cena na stronie internetowej hotelu, co i na Bookingu. Więc, i to nie pierwszy taki przypadek. Więc jeżeli przyjeżdżacie, bukujcie sobie te pokoje, może nawet wcześniej, chyba że lubicie tak jak ja, że nie wiem w którym miejscu, w który dzień będę i wtedy sobie pod miejsce, w którym jestem, ogarniam nocleg, też poprzez Booking. Jak lubicie, ponieważ ja bukuję na jedną, max dwie noce i udaję się dalej w drogę. Zróżnicowanie plaż na Fuercie jest ogromne. Miejscowość La Laita i zobaczcie, jaka plaża. Kamienie, jakieś skały. I muszę przyznać, że jeżeli chodzi o tą miejscowość, to zdecydowanie jest mniej turystyczna niż inne, w których miałem okazję być. Fuerta należy do autonomii Wysp Kanaryjskich, a Wyspy Kanaryjskie należą do Hiszpanii. Ludność zamieszkująca Fuerte to ponad 110 tysięcy mieszkańców, a przychód to głównie z turystyki i rybołówstwa. Tak wygląda właśnie Fuerta. Moi drodzy, nowy nocleg. Tak wygląda sypialnia. Tym razem w zasadzie przy wejściu, a nie przy wyjściu, łazienka. I duży prysznic z masażem. Zobaczymy, czy działa. Tak wygląda ten prysznic. Co jeszcze mamy?
kuchnia. Wybaczcie, ale już żeśmy się troszeczkę rozgościli. Lodówka, mikrofala, wszystko co trzeba. A jeszcze wam pokażę, jest klimatyzacja, wiadomo. Tak, no i duży taras. Wychodzimy na taras. O, zobaczcie. Z widokiem, no tak, na ocean, ale i na beczki, i na sąsiedztwo również. No i leżaczki, jak widzieliście, jakieś jeszcze miejsce do wieczornego. Browarka? Dobrze, dobrze. Do wieczornego posiadywania. Koszt ważne, koszt tego noclegu to 89 euro za dobę. Idziemy na jakieś zakupy wieczorne, no i pewnie jakaś kolacyjka. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszam na Instagrama, Facebooka, TikToka. Tam się również dużo dzieje. No i do miłego zobaczenia. Będzie mi miło również, jak zostawicie komentarz, lajka i subskrypcję.